28 marca w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej obchodzono Międzynarodowy Dzień Teatru. Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszyło wręczenie nagród prezydenta miasta artystom i pracownikom bielskich scen. Jak co roku uroczystość rozpoczęło orędzie Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Tegoroczne orędzie przygotował kobiecy dramatyczny kolektyw, a odczytał je aktor Teatru Polskiego Adam Merczek. Kiedy dziś myślimy teatr, przed naszymi oczami najpierw zjawia się obraz roztrzaskanego pociskami rakietowymi Donieckiego Regionalnego Teatru Dramatycznego w Mariupolu z ogromnym napisem Dieti na placu przed budynkiem. Obraz teatru schronu, którego nie oszczędziło bestialstwo wywołanej przez Putina wojny. Wręczenie nagród poprzedziło krótkie podsumowanie osiągnięć bielskich teatrów w 2021 roku. To był rok pandemiczny, a mimo to Państwo działaliście chociaż na połowę widowni, ale pełną parą. Myślę, że mogę tak powiedzieć, rozbiliśmy bank, jeżeli chodzi o nagrodę teatralną Złota Maska w ubiegłym roku, ponieważ bielskie teatry zdobyły 11 nominacji i zdobyły 5 złotych masek. Nagrody prezydenta miasta w dziedzinie teatru otrzymali Agnieszka Szulakowska-Bednarczyk, Krzysztof Byrski, Piotr Tomaszewski, Robert Babiec oraz Grzegorz Margas. To jest też oczywiście okazja, żeby podziękować temu środowisku poprzez te wyróżnienie i przez to spotkanie, bo myślę, że mimo tego, że coś niedobrego dzieje się na świecie, potrafimy przeżywać, wzruszać się, przeżywać emocje, a może właśnie dlatego jeszcze bardziej. Jesteśmy dumni, że mamy takie dwa teatry w naszym mieście, które cieszą się powodzeniem nie tylko naszych mieszkańców, ale generalnie widowni. W trakcie gali przyznano Lauru Dębowskiego Nagrodę Artystyczną Bielskiego Koła ZASP. Laureatem 27. edycji nagrody został aktor teatru Lalek Banialuka Włodzimierz Pol. Uroczystości towarzyszył także wernisaż wystawy zdjęć Doroty Koperskiej. Fotografie powstały na przestrzeni kilku ostatnich lat, a ich bohaterami są ludzie związani z Teatrem Polskim.